Cześć, witamy Was na kanale Fundacji Badamy Suplementy. Dzisiaj poruszymy temat, co mamy jeść, żeby wzmocnić nasze stawy. I dużo jest w telewizji reklam różnych preparatów regenerujących, wzmacniających nasze stawy, ale czy musimy po nie sięgać, czy możemy wzbogacić na przykład naszą dietę o galaretkę wieprzową? To... Jeszcze pytanie, czy lubisz galaretkę wieprzową? Dokładnie. To jest taki specyficzny produkt, jakby nie było. Tak, ale no to różne alternatywy. Paweł, co o tym w ogóle sądzisz? Problem stawów jest dosyć złożony ze względu na to, że stawy są strukturami, które mają bardzo słabe ukrwienie i w ogóle transport składników odżywczych w tamtych okolicach no, jest mizerny, tak bym to określił. Natomiast problemy stawowe dotyczą rzeczywiście bardzo wielu osób, ale często nie wynika to na przykład z niedoboru konkretnych składników, tylko z tego, że powiedzmy, jesteś zbyt ciężki. Albo nieprawidłowo wykonujesz jakieś ćwiczenie, masz jakieś nieprawidłowe wzorce ruchu, więc ja osobiście byłbym przede wszystkim za tym, żeby zacząć działać u podstaw, przeanalizować swój trening, przeanalizować swoje wzorce ruchowe z jakimś fizjoterapeutą, który zajmuje się osobami, jeżeli rozmawiamy o atletach, który współpracuje ze sportowcami, żeby rzeczywiście podpowiedział nam, czy po prostu ten problem nie jest gdzieś poboczny, wynikający z naszych nieprawidłowych ruchów, a nie z samego ewentualnego uszkodzenia stawu. Może to wynikać po prostu z jakiegoś przeciążenia. Natomiast jeżeli już mówimy o jakimś wsparciu suplementacyjno-żywieniowym, fajnie, że wspomniałeś o galaretce. Galaretka z nóżek wieprzowych może niespecjalnie tutaj wiedzie prym w naszym społeczeństwie, ale rzeczywiście mogą być alternatywy. To może być czy to suplementacja kolagenem, czy to może być suplementacja samą żelatyną. Rozrabiasz sobie żelatynę w ciepłej wodzie, dodajesz odrobinę soku, pijesz. No niespecjalnie oczekujesz tutaj specjalnych walorów smakowych. Oczekujesz dostarczenia aminokwasów razem z żelatyną, bo o to nam się rozchodzi. Możesz też robić sobie galaretki owocowe, czy chociażby galaretki light bezcukrowe, galaretki z napojów bezcukrowych, galaretki z herbat owocowych z dodatkiem słodzika. No rzeczywiście jest całkiem spora mnogość możliwych zastosowań. Sernik na zimno, na słodziku chociażby. Masz duże źródło pełnowartościowego białka z twarogu, no dodatkowo całkiem fajna przekąska i trochę aminokwasów z żelatyny. I rzeczywiście żelatyna jest jednym ze składników, powiedzmy, suplementacyjnych, weźmy to w cudzysłów, który ma pewne wsparcie literaturowe dotyczące poprawy syntezy kolagenu, a co za tym idzie, możliwe, że i funkcji stawowych. Jest jedno fajnie zaprojektowane, bardzo fajnie przeprowadzone badanie na osobach aktywnych. Oni suplementowali żelatynę z niewielkim dodatkiem witaminy C, natomiast co było clue, to to, że ten kompleks był podawany przed aktywnością fizyczną. Po co w ogóle ta aktywność fizyczna była? Jak wspominałem, stawy są słabo ukrwione. Natomiast sportowcy przyjmowali żelatynę. Żelatyna była oczywiście trawiona, rozkładana do hydroksyproliny, proliny i lizyny, tych trzech podstawowych aminokwasów, z których wytwarzany jest nasz naturalny, endogenny kolagen i podejmowali trening na skakance po to, żeby zwiększyć temperaturę i poprawić ukrwienie stawu, żeby te aminokwasy były przetransportowane w okolice stawu i mógł być wytworzony kolagen. Więc myślę, że może to znaleźć zastosowanie. Czyli najlepiej galaretka z wieprzowych nóżek, czy to galaretka, jak wspominałeś, czy to jakaś żelatyna. Źródło białka i kolagenowego po prostu. Ruch, żeby polepszyć dokrwienie. Dokładnie. I to powinno zmaksymalizować efekt. Jasne. Z tym, że musimy podkreślić, że w badaniu to było dwie porcje 15-gramowe żelatyny każdego dnia. Wcale nie było tego mało. 30 gramów żelatyny to jest mniej więcej 2/3 takiej typowej saszetki. Jeśli by to przeliczyć na galaretkę z nóżek wieprzowych, trudno mi się wypowiedzieć, bo niespecjalnie wiem, ile żelatyny w jednym kubeczku czy w 100 gramach by występowało. Natomiast na pewno warto wzbogacić dietę właśnie o żelatynę, jeżeli chcemy prewencyjnie działać względem uszkodzeń stawowych, czy poprawić po prostu troszkę ich regenerację. Super. Bardzo Ci dziękuję, Paweł. Do następnego filmu. Do usłyszenia. Hej.